Kiedy zastanawiamy się nad tym, jak dziecko przeżywa śmierć, co ono w ogóle sobie wyobraża, to warto pamiętać, że do 5 roku życia dziecko wie, że ktoś umarł, jest w stanie to zrozumieć od 2 do 5 roku życia, ale jeszcze nie jest w stanie pojąć, że ta osoba już nie wróci nigdy. Tak? Dopiero jak jest starsze, to jest w stanie sobie wyobrazić, że ktoś umarł i nie wrócił. Dlatego warto trzymać się rzeczywistości i mówić o tym, że jeżeli babcia odeszła, to nazwać rzeczy po imieniu. Babcia umarła, babcie życie się skończyło i babcia nie wróci. Kiedyś było tak, że jak rodziny były wielopokoleniowe, to naturalnym było, że dzieci są świadkiem tego, że babcia, dziadek chorują, odchodzą, a teraz najczęściej jest tak, że oddaje się wcześniej dziadków do domów opieki społecznej i to jest zrozumiałe, świat się zmienia, zmienia się styl życia, ale powstaje pytanie, czy w takim razie dziecko może coś wiedzieć na temat odchodzenia, czy może wiedzieć na temat tego, że babcia choruje i że babcia umarła, czy dziadek. Jak najbardziej tak, bo to jest naturalne. I teraz nie musimy opowiadać wszelkich szczegółów, jeśli dziecko o to nie pyta, ale nie ma w tym nic złego, jeżeli dziecko wie i może to przeżyć po swojemu. Na początku, tak jak osoba dorosła, dziecko będzie przeżywało zaskoczenie, może nie będzie dowierzało, może zadawać różne pytania. Później tak samo, jak rodzic tonie w swoich emocjach, troszkę rozjeżdża się dzień, rozjeżdża się tydzień, mogą się różne plany rozjechać, dziecko też będzie troszeczkę zagubione, osowiałe. Trudno wymagać, żeby wszystko działało jak w zegarku. Później mogą się pojawić emocje buntu, złości, niezgody na to. Moment ważny jest wtedy, kiedy przychodzi smutek i depresja. Tego nie należy się bać, bo to jest właściwie, świadczy to o tym, że prawda dotarła, tak? Że dotarła informacja, że coś się skończyło i pojawiają się takie już naprawdę adekwatne emocje związane z pożegnaniem, czyli smutek, tęsknota, lekka depresja. I jak to się przeżyje, jak tego nie zatkamy, nie stłamsimy, nie oszukamy, że tego nie ma, to może przyjść taka fala akceptacji, ukojenia, otworzenia się na nową rzeczywistość. Natomiast nie należy tego popędzać, bo czasami książkowo przechodzi się żałobę, trwa ona 2 lata, a czasami z różnymi ranami nie możemy się pogodzić do końca życia. Nie możemy się pogodzić w takim sensie, że staje się to temat, który nam towarzyszy, jest ważny i trzeba się z nim mierzyć na różne sposoby na przestrzeni dłuższego czasu. To, co może wskazywać na fakt, że dziecko nie radzi sobie z emocjami związanymi ze śmiercią bliskiej osoby, to są sytuacje, kiedy widzimy, że na przykład naprawdę nie ma apetytu i trwa to już długo, że nie może spać, że występuje moczenie nocne, że pojawiają się koszmary senne. Dziecko skarży się na to, że się boi i trudno dopytać, czego tak naprawdę się boi. Chwiejność nastroju, ale też bóle, które nie mają wytłumaczenia medycznego, tak? A są przewlekłe i dziecko się skarży, że je boli często głowa, brzuszek, co i róż coś innego. Wtedy myślę, że intuicyjnie można wyczuć, czy matka może wtedy poświęcić więcej czasu dziecku, aby oswoić te emocje, porozmawiać, wrócić odpowiednimi pytaniami do sytuacji, która była ciężka, ale jeżeli nie ma rodzic w sobie takiego, czy opiekun zaufania do siebie, że zrobi to dobrze, to warto się nie wahać, tylko skorzystać z pomocy specjalisty, psychoterapeuty, psychologa dziecięcego.